Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring, na start którego zwiedzimy z mocą piorunów tutaj te lokacje. Lecz być może było błędem porwanie się na dwóch tych typów naraz. Czy po co w ogóle z nimi walczę? To jest osobna kwestia. What? I co? I czemu oni tak nagle zgłupieli i nic nie robią? O, jakiś przedmiot przy okazji? Złoty rum, poziom 11. Tam też coś na górze. To jest skrót, to już wiem. Dwa też skróty są po bokach. Okej, blokada. Też blokada. Też blokada. Ej, serio, czemu ci dwaj nagle tak zgłupieli i nic nie robili? No, seriously? No ty gnoju! Aha, pewnie! Złapnie chuj wie kurwa jakim cudem. Mhm, jasne, wyjebane. Kurwa, ja rozumiem, że ogólnie gry From Soft mają zjebane hitboxy. Ale takie hitboxy to jest kurwa żart. To jest akcja typ... jak z tego, jak z Wukonga, jak mnie ten jeden letargiarz złapał, bo mnie złapał dokładnie w taki sam sposób, byłem totalnie poza jego zasięgiem, ale ponieważ hitbox się zgadzał, to zaliczyło ten chwyt. Co jest po prostu kuźwa kuriozalne. No. Piorun! Jakby to rzekł Xerath w LoLu. Aha, znowu mi... Dobra, nie no, w sumie teraz nie będę się odsywał, bo teraz to się wręcz dałem złapać. Wiesz, jak skończę, debil. Serio, jeszcze mu się krwawienie teraz nabiło, naprawdę? Dobra, ale do sedna. Czyli też do dalszego przejścia. Tu jest miejsce łaski, no bo to nie może być tylko przejście dalej do łajnożercy. Byłem poza zasięgiem, ale pewnie. Zajdźmy to na tak. Tu jest na razie jedyne przejście dalej. Tu są tylko szczury, no ale w sumie je też warto zabić. Żeby po prostu nie były problemem na pół... Kurwa, czemu żeś tu znalazł? Prosił cię tu ktoś? No jak? Nie wierzę. O, ładnie jeszcze Baxta wszedł. Totalnym przypadkiem.
Właśnie to jest to, ja tak rzadko, czy najprawdopodobniej w ogóle, nie korzystam z tego kontrowania, że potem zapominam, że w ogóle ta mechanika istnieje w Eldenie. Chroniczny. Spoko. Po prostu nie omińmy je po prostu. Nie walczmy, nie ma sensu. No i dobra. Tu będzie łajnożerca. A te łapy tu jeszcze? Czy ktoś dał złapać, widzę chyba na tego, na tę pułapkę. Chyba już ich nie ma. To jest ziomek. Okej, okay, użyj klątwy. Zakładam, że to będzie o... Na bagnie będzie cinematika, ale będą jakieś efekty, więc dobra. Na razie... olewamy. Jak mam użyć, to wolę użyć tego wszystkiego naraz. Też pewnie będę to po kolei w niego ładował, jedna za drugą, więc... lepiej nie przerywać. Klątku. Aha. Dobra, ej nie, serio? Tu jest tylko i wyłącznie przejście do łajnożercy? Nic więcej? Jak otworzysz te boczne przejścia w takim razie? Tu są trzy boczne skróty. Dwa przy wielkich bramach, jeden tu naprzeciw. I żadnego nie mogę otworzyć? Naprawdę? Ale patrzcie. Jak na zawołanie. Ok, jest item. Zamrażający smar. No i da się zajść głębiej. Albo wejść troszkę wyżej. Rażowa strzała. Brawo! Dobra, ale przynajmniej jest to jakieś dno. Chciałem się wycwanić, a tylko sam dostałem gonga. Szkoda. Ale dobra, mam przynajmniej dalszą trasę już wyznaczoną. Dobra, dostanę damage jak stąd zeskoczę? Nie, dobra. Spoko. Runy. Ha! O! Come on! Że chciałem go zablokować, ale miałem oczywiście leczenie wybrane, a nie tego. O, ładnie, jeszcze Baxter wszedł. I to dwa z rzędu. Użyj łuku. Serio, ten łuk powinien tak jak żar regenerować po prostu wszystko. Dobra, no, może nie wszystko, no ale chociaż życie by to regenerowało. Tobie co tak śpieszne?
No serio, myślałem, że spadnie. Jak? Jak? Przecież miałem podniesioną tarczę. Jakim cholernym prawem on mnie trafił za tarczą? Skoro miałem ją podniesioną i to jeszcze w jego kierunku. Się chyba zaczyna, nie? Podobny festiwal z cyklu. Co tu się kurwa odjebało? Dobra, tego jednego mogę zrzucić na dół, się go pozbyć. Serio, typie? O, bardzo ładnie, dokładnie. Tak to się miało skończyć. Aż dziw jestem, że sam na to nie, że sam na to wpadłeś. Może jakąś cięższą broń powinienem się przerzucić. Bo one też są z kamienia, więc raczej ostrze niewiele im robi. Pierwszy! Dobra, tak poważnie. To albo ten wielki miecz Gwiezdnej Plagi. Pika wojenna. Nie. Z takich cięższych, dlatego ten kostur awatara nam nie jest w ogóle ulepszony. Łowca węży ewentualnie. Big backstabi. Znaczy, Boże, backstabi. Przebić się przez tego. I backstab tylko przebicie się przez... przez posturę. Czytaj po prostu poise break. Cały czas zmierzam do tego konkretnego wyrażenia. Ale nie, dobra, jednak nie. Widzę, że czy ich walę tą wielką włócznią, czy tą kataną, no to oni sobie totalnie niewiele z tego robią. Adios. Okej, tam jest przedmiot. No i ewentualne dalsze przejście, tylko jak tam dojść? Oto jest pytanie. No, słyszałem to ostrze. Dobry kamień kowalski, poziom 6. To jest bardzo dobra rzecz. Pierwszy. Każda kolejna strzała także jest pierwsza. Ma przynajmniej szybsza niż on. Nie, to wystarcza. Dobra. Kamień kowalski, poziom 7. Też dobra rzecz. Przed tobą kłamca. Pewnie ktoś o niewidzialnej ścianie pisał. O! Przynata cieni. A ty właśnie o tej mgiełce zapomniałem od Fi. Przecież o opisie tego zaklęcia. To jest potęga ciosu! No i dobra, mam skrót odblokowany. Tyle dobrego dla mnie. Że będę mógł przynajmniej szybciej tam dojść. Jeszcze to tyle dobrego, skoro to jest od drugiej strony, gdzie jest i tak ten gnój do zabicia.
No wyjdź stąd! Ej ty, a tak z ciekawości, jakbym tak porzucał w niego garnkami? Jakieś mam chyba, nie? No, męcący garnek to jest do wabienia. Ale masz tu Mołotowa. Trochę tam jest skuteczny. No, jaka szkoda, że nie sięga ci, że twoje ostrze mnie nie sięga. O ty gnoju! Tworzy potęgę pierunu! Jak taki jesteś cwany. Zresztą i tak poszło nie tak, jakby chciał, żeby poszło. To jest od której? To jest od tej strony. No dobra, to mamy skrót. Teraz ta może bardziej produktywna część, dalsza po prostu do odnalezienia. Dobra, tam mogę wejść na górę. To myślę, warto się tym zainteresować. O Boże, nie gadacie, że miałem cały czas wyekwipowany ten talizman na zwiększenie ponowienia many. Ty się już nie dziwisz, że ja tyle flaszek zużywałem. Jak się leczyłem, to chyba połowę mniej. Tak naprawdę. Dobra, to się cofam, gdzie już byłem. To tak, no tam na górę nie wejdę. Nie ma bata. Miałem już mówić, że Janusz spadnie, nie? Ale niestety. Co? Chciałoby się! Okej, teraz to... Teraz pytanie. Jak spaść, żeby nie zginąć? Bo na 110% jak spadnę w tamtym miejscu, no to zginę. Co tu muszę tą rurę celować? To jest taki aż dość naznaczony ten spadek. Mam wrażenie. Tylko wiesz, stąd i tu. Celuj w rurę. No, ewentualnie tam, ale... Kurde, nie wiem. No dobra, no, tu jest na pewno niżej. Znaczy wyżej z rurę, ale ja spadnę niżej, więc... Większa szansa na zero damage'a. Dobra, YOLO! Dobra, coś tam uberwałem, no ale... nie, czekaj! Zła opcja. Dobra, tu jest jedna taka przyrośnięta. Może chciała być krewetka, nie wiem czemu. Nie, jest więcej. Co jest? Co jest? A, druga się obudziła, zajebiście. Głowa chomika z jęzorem. Super! Totalnie useless item dla mnie. To jest ten! Homar! O Boże! Teraz mi się nazwa zwierzęcia przypomniała. Muszę korzystać z tego, że oni sami że mają Friendly Fire włączony, nie? Ty, poise breaka! Pa, poise breaka! Dawaj, poise break!
dawaj, łykaj! Rejne padł. Uff, dobra, to się mogło skończyć źle. Jaką resztkę życia miałem, widzieliście? No, ładuj ten piorun! Dziękuję. Uff. Boże, ale tylko ja walczę z czymś takim, tylko jeden pasek jego mięsa za to zdobyłem. No to jest trochę dla mnie kuriozalne. Level kamienia kowalskiego, zwykłego i ponurego. Ten. Trupy. Okej. Okay. Stąd spadłem. No, szukamy wyjścia teraz. Chyba znalazłem. O, dwa kamienie kowalskie na poziomie 7. Też fajnie. O, kajdany. Moga. Kurde. Nie wiem, jak czytać teraz to imię. Miejsce łaski, tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zobaczmy te kajdany, to jest pewnie przedmiot użytkowy, tak samo jak były kajdany Margita. Dokładnie. Tymczasowo przykuwa do ziemi Moga, niegdyś uwięzionego. Skąpane w złocie złotej magii, kajdan używano do pętania przeklętych ludzi zwanych omenami, a ten egzemplarz został stworzony, by trzymać pewien omen w zupełnym odosobnieniu. Kajdany, choć słabe, zachowują ślady mocy wystarczące, aby zatrzymać na ziemi uwięzionego niegdyś Moga, przynajmniej na krótki czas. Okej. Okay. A, jeszcze ten. Jeszcze się muszę tego pozbyć. Żeby mi to życia nie ssało. Dobra, stop. Zanim pójdę gdziekolwiek dalej, no to proszę o regen wszystkiego. Katakumby Lindel nazywa się ta miejscówka. Znaczy, może nie miejscówka, ale to miejsce łaski. Okej. Okay. Ej, patrzcie! To są takie te. Są takie katakumby po prostu. Gdzie jest to łapo? Coś tu pluło trucizną, chciałem to zabić, ale w sumie to był chyba jeden z tych przeciwników. Dobra, mogę na chwilę wrócić do tego mniejszego mieczyka, żeby sobie życie za niego odnawiać. Ciekawe. Upiorna? W ogóle skrzynię ze skarbami, ja przeszukałem trupa. Upiorna konwalia poziom 6. Bardzo ładnie. Jedna chyba z tych, których mi brakowało, z tego co kojarzę. On się pali, nic z tego nie robi, XD. Okej, okay. Ten sobie już coś z tego zrobił. No, chyba bym dostał odnowienia flaszek, tak mi się wydaje. Okej, okay. Czy mogę to postrzelić? Ja, na spokojnie. Okej, okay. Z tej strony przejście, a z tej? A, trujący trup. Także no dobra, no tak, trup, no to jest trup. Mamy to. A, i to może za windę pewnie robić. Dobra, no to zobaczmy najpierw to przejście. Okej, okay, kilka trupów.
No siema. Come on. Szkoda, że go nie zdążyłem zamrozić, bo dostał większy damage z tego. Ładnie. Walia poziom 9, to mi się podoba. Okej. Okay. Chodzimy na piętro. Chcę do domu. Okej. Okay. Walia poziom 8. Nagrobna, nieupiorna. Czyli mogę już jakiegoś zwykłego ducha do poziomu... Ej, no zabieraj te łapy ze mnie! Mogę już jakiegoś zwykłego ducha podnieść do poziomu 9. Ej, no ja za chwilę wrócę do tych broni... Do tych dwóch, wiecie, do tej broni po tym... tym... po Ence. Żeby po prostu regenerować życie na specjalu. What? Czemu to jest otwarte? Nie ciągnąłem za żadną dźwignię. I gdzie miejsce łaski? Okej. Dobra. Co się dzieje? Ktoś sobie chyba teraz pogrywa. Czyżby From Software chciał mnie zrobić w konia? Bo w sumie... jeśli chciał mnie nastraszyć, no to im się nie udało. Ale jak chcieli mnie zrobić w konia, no to... no przyznaję, że tak. Poziom 11 złotego runu. Okej, okay. Zeskoczyłem poziom niżej. Mamy otwarte przejście, które nie jest przejściem do walki z bossem. I... coś jeszcze... no i mamy sobie tu, ale teraz co? Wejdę tu, co dalej? Więcej trupów. Ale nie ma tutaj trupa, w którym był przedmiot. Jest znowu winda. Ale to jest ta sama winda? A tak, potem spróbuj górę. Okej. A, tutaj mamy zwykłych typiarzy. Walia poziom 8. Zwykła. Aha, ziomek, który co? Ma oględziny drugiego typa? Czy co? No przecież... Dobra, i co teraz się stanie? Staną? O dziwo nie. Walia poziom 8. Trzech typiarzy. Wcześniej nie było tutaj typiarzy. Tak myślę przynajmniej, bo też się gubię powoli.
ogólnie zebrana konwalia. Tutaj też. E, no to jest zaś jakieś kolejne piętro. Come on, co jest? Na kolana. Trochę życia. No i jazda. Holy moly. Dobra, ja już się serio gubię. Proszę, trup nie do ruszenia. Ale dobra, teraz to już się na pewno cofnąłem. Bo tu jest zebrane, plus zaskoczyliśmy z tego. Tego jednego może pominąłem, może wstał przed chwilą. Dobra, jeszcze zobaczmy tę drugą stronę z tymi kwiatkami. Co się tam gryje? Lekko ponad pół godziny, ale dobra, skończymy z tym. Tu jest event do zebrania. Dobra, błagam, że... Nie, no to musi być to samo, nie? Tam zdechlak. Tak, dobra, to jest ciągle to samo. Kurczę. A nie, Jesus, przecież ja to wszystko tutaj już sprawdziłem. Dobra, no to czekaj, no to teraz cofka. Okej, stamtąd przyszedłem, no to... Windo, działaj. Walka? Na szczęście chyba nie. Serio, mam ten taki gest? Ej, to w sumie dobra, jolo, zobaczmy, czy mam chyba taki gest. Zobaczmy, czy to się... Czy coś się stanie. Bo który gest, ten co on zrobił, to było to. Modlitwa. Przetestuj. Aha. Okej, okay, czyli dałem się zbejtować właśnie. Okej, okay, długi lot w dół. No to tego nie było wcześniej. Mamy drabinę. Ale ja schodzę niżej znowu. Ja nie chcę iść niżej. Ja chcę wrócić do miejsca łaski. Chcę mieć jakiś punkt odniesienia. Halo. Okej, okay, no niekoniecznie jest to punkt odniesienia, ale jest to w sumie też punkt, do którego chciałem się dostać. Sakramentalny pączek, to jest takie sobie. No ale mamy wajchę. Otwiera przejście do posad naprzeciwko miejsca łaski. Ci nie wstają. Drzwi. Czy jest tu miejsce łaski? Jest, dobra. O Boże. Okej, okay, wróciłem się do punktu wyjścia na szczęście. Nie wiem jak, ale jakoś to zrobiłem. Okej. Okay. I z czym walczymy? Esgar krwawy duchowny. Okej. Okay. A psy widzę. Miał psy. O Marytuwie? Chyba tak. O
widzę atak podobny do jednego spela z DS-ów. Z DS-ów trójki konkretniej. I... Kurde, myślałem, że go zabiję, ale nie. Za słaba kontra niestety. Ale to już twój koniec, panie kolego, także... Możesz odejść. Radość pana krwi, jakiś talizman zdobyty. Spoko. Trochę żywicy z korzenia. Też trochę żywicy z korzenia. Dobra, czy użycie tego ma w sumie jakiś sens? Bo raczej się, no raczej wrócę do tego miejsca łaski po prostu, nie? No właśnie. No ale odpocznę przy nim tak czy siak. Dobra, zobaczmy przy okazji do skrzynki, czy jest, czy warto mieć ten talizman. A jeszcze tam giełka. Czar Fii, towarzyszki na łożu śmierci, tworzy zabójczą mgłę przed rzucającym, powodującą śmiertelną zarazę tego, kto w nią wejdzie. Czyli to, co plują też zakładam bazyliony. Ten czar utworzono, by skonfrontować się z twierdzą okrągłego stołu, a działa jedynie na zmatowieńców. Aha. Czyli krótko mówiąc, ten spell jest dla mnie totalnie bezużyteczny. Okej. Okay. Przynęta cieni. Inkantacja sług dwóch palców, którzy niegdyś służyli w twierdzy okrągłego stołu jako zabójcy, tworzy przed osobą rzucającą bladozłoty cień wabiących humanoidalnych wrogów i wzbudzających agresję. Te inkantacje można wykorzystywać podczas ruchu lub kucania. Działa ona też na wrogów, którzy już biorą udział w walce. Ponoć oszukani przez cień mają go za znienawidzonego wroga. Okej. Okay. Do powiedzmy po prostu baitowania typiarzy, no ale to jest też bardziej, żeby jak ktoś atakuje, żeby go tak w chuja zrobić, nie? Dobra, ten miecz już widzę, że mam. Miecz gargulce oczywiście do schowania. Miecze plagi... Jeszcze niech zostaną. To zak na sprzedaż, to zostaje... To do schowania. Jedno do schowania, jedna sprzedaż. Pika wojenna, czy ja mam taką pikę już? Wydaje mi się, że mam, ale mogę się mylić. Nie mam, okej. Okay. No to teraz już mam. To do schowania, to na razie zostaje. Dobra, czyli te dwa na sprzedaż. Tutaj ten kostur. Chociaż kto... Ej, chociaż w sumie kto wie, może ten kostur straty będzie gorszy od tamtego. Nie wiem, no na razie ten co mam aktualnie jest lepszy. I to jeszcze jest bez upgrade'u, to teraz sobie mogę go upgrade'nąć chyba wystarczająco. Na kolejne poziomy. Tutaj ta tarcza jest do schowania. Tutaj wszystko w sumie do schowania. Co nie noszę. No i to. Talizman przedstawiający radość pana krwi. Zwiększa siłę ataku, gdy ktoś w pobliżu zaczyna krwawić. Podaruj swemu panu krew. Zalej nią komnatę mego małżonka. Ugaś pragnienie jego kokonu. Jego przebudzenie będzie zwiastować świt nowej dynastii. Okej. Okay. Składam, że to jest zwiększenie ataku, kiedy nabije pasek krwawienia, no ale nie idę teraz za bardzo pod krwawienie, więc sobie to na razie odpuszczę. Dobra. Mamy katakumby pod Lindell zwiedzone. Czy po prostu katakumby Lindell. Ale zobaczyłbym jeszcze, co mogę dostać z tego wizerunku, bo nie powiem, troszeczkę mnie to intryguje. No tak, do zasady chciałem sprawić, ale nie ma nic. Wizerunek Drakolicza. Błyskawica śmierci wywołuje w okolicy burzę zabójczych błyskawic. Czyli zakładam to, co on wykorzystywał. Inkantacja wykorzystująca moc starożytnego smoka Fortisaxa, teraz spaczonego śmiercią, wywołuje w okolicy burzę zabójczych błyskawic, nakłada na wrogów śmiertelną zarazę. Ładowanie przedłuża czas trwania burzy. Ponoć tą złotą błyskawicą władał Godwin, który zaprzyjaźnił się z Fortisaxem. Albo włócznia błyskawic Fortisaxa. Tworzy dwie włócznie czerwonych błyskawic i wbija je w ziemię jedna po drugiej. Po uderzeniu każda z nich rozbryzguje się na ładunki pokrywające cały obszar.
Podczas wojny starożytnych smoków te bliźniacze czerwone błyskawice były znakiem smoka, którego przyrównywano do najpotężniejszego spośród głazów. Ciekawe. Oczywiście wypróbuję sobie te zaklęcia, ale wiadomo, najpierw muszę rozmnożyć wizerunek, żeby móc właśnie cokolwiek innego z tym zrobić. Dobra, ja chyba nie mam na razie kolejnych morowych korzeni do oddania, ale w sumie nie chcę mi się sprawdzać, no ale no, mogę się przejść, zobaczyć, najwyżej po prostu. Dobra, nie, no, sekada, nie będę tego wycinał, że to będzie krótkie jak cholera. Zobaczmy, mam czy nie mam. Zakładam, że to znaczy, że nie, no bo nie reaguje w ogóle, nie niucha nic takiego, więc spoko. Wracamy do katakumby. To było bardzo dziwnie złożone zdanie. No i zobaczmy, co się kryje w tym kierunku. Konkretnie za tą windą. Są duchy. Prawie na pewno będę musiał z nimi walczyć. Dokładnie. Aha, okej, okay. To jest tak samo jak w Krypcie Nieumarłych w DSA 2. Jakiś dzwonek słyszałem przed chwilą, że ktoś dzwonił. A, to se przejście otworzyłem. No, ty gnoju! Okej, to mamy kolejny skrót w takim razie. Nalecaj po skrócie. Dobra, w sumie skrót to bym chciał, ale bardziej na drugą stronę. Dobra, to jednak nie był dzwonek, po prostu ślimak przywoływał. No ale, still. Podobny pattern jak w DSA 2, czyli zabijesz typa, nic ci to nie daje, dopóki nie zabijesz tego, który ich przywoływuje. W przypadku Eldena byli to ci losowi wrogowie, takie duchy. W przypadku DS-ów, dwójki konkretnie, były to te zjawy wyłażące ze ścian. Lub nieumarli, co chwilę wyłażące z podziemi. Ale dobra, dalej w sumie jestem w kropce, bo wyszedłem dalej z tej drugiej strony. Czy wróć, nie wyszedłem z tej strony zablokowanej, tylko z tej już przez mnie odblokowanej. To teraz pytanie, jak w sumie mam iść na tą drugą stronę? Jest gdzieś niżej jakieś przejście, czy co? Co jest? Co tak odskoczył?
Pierwszy byłem. Dobra, nie ma tutaj jeszcze jakiegoś przejścia ukrytego, które mi gdzieś umknęło? Jakieś, nie wiem, drabiny albo czegokolwiek. Jak widać, niestety nie bardzo. Okej, no to teraz jestem trochę w kropce. Dobra, trudno. No to co? Z wami się pożegnam teraz. No a w kolejnym odcinku spróbuję jakoś. No i wiadomo, z czego pomocą. Gajda. Dostać się na drugą stronę. Czyli tak, mamy już zwiedzoną tamtą stronę, jeszcze tamta, no i ta na wprost. Pytanie, co się tam kryje? No, obyśmy się tego dowiedzieli w kolejnym materiale. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!